będzie również uchwała zmieniająca możliwość wspierania sportu w Opolu. Wiadomo, koszty związane z dofinansowaniem i realizacją działań sportowych już od tego czasu, kiedy wcześniejsza uchwała miała miejsce, mocno wzrosły. W związku z tym ta możliwość pozyskania przez kluby sportowe dofinansowania w ciągu jednego roku, na przykład z maksymalnej kwoty 1 000 000 do 2 000 000 wzrośnie, czy też jednorazowej dotacji na działania sportowe. No i te sporty kluczowe, które są wspierane, zostaną rozszerzone przez, oczywiście, dzięki kobietom, przez siatkówkę kobiet. Jak co roku są uchwały, a szczególnie właśnie przy końcu roku, dotyczące porządkowania budżetu, czyli wprowadzania tych kosztów, które jeszcze można i należy wydatkować w tym roku budżetowym, ale również te zadania, które muszą być przeniesione, jeśli chodzi o realizację w roku 2025. Będą też ważne uchwały dotyczące przekazania w nieruchomości, w zarządzanie, czyli naszego pięknego nowego stadionu dla spółki komunalnej. Ważną też uchwałą to jest uchwała, która będzie w ciągu dalszego okresu, czyli w ciągu następnego roku, dawała możliwość wsparcia naszego miasta partnerskiego Ukrainy. To jest ważne przedsięwzięcie. Informacja dotycząca ochrony środowiska i tych wszystkich kwestii związanych ze stanem chociażby zanieczyszczenia powietrza w mieście Opolu. Bardzo ważną uchwałą jest też uchwała dotycząca aglomeracji, czyli wszystkich możliwości współdziałań w kwestii wspólnego rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego. Bardzo cieszy mnie to, że możemy podjąć uchwałę na tej sesji związaną z otrzymaniem przez panią Karinę Radomską odznaki honorowej za zasługi dla miasta Opola. Wszyscy, którzy się interesują sportem, wiedzą, że działalność i aktywność tej pani miała bardzo duży wpływ na naszą gwardię. Uchwała w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej pułkownika pożarnictwa Zdzisława Filingera. Muszę powiedzieć, że strasznie mnie cieszy, dlatego że to jest osoba, która w mieście Opolu, w województwie, jest wyjątkowo zasłużoną osobą w kwestii pożarnictwa, już nieżyjącą, gdzie faktycznie nikt, kto jest w straży pożarnej, czy w OSP, czy w zawodowej straży pożarnej, dla tych osób aktywnych pan Filinger nie jest osobą anonimową. Jest faktycznie autorytetem, który niesamowicie miał duży wpływ na rozwój wszystkich struktur w OSP w województwie opolskim. Pięknie też wydany album, no więc trudno, żeby ulica nie znalazła właśnie godnej nazwy. Jeśli chodzi o drogę wewnętrzną, również Leonarda Olejnika, wszystkie kwestie związane z budżetem będą podejmowane również, jeżeli zostaną wprowadzone na tej sesji. Myślę, że bardzo ważna jest też uchwała dotycząca przygotowania harmonogramu i procedur dotyczących przygotowania strategii miasta Opola do roku 2043. To jest strategiczny dokument, który, na podstawie którego zarówno wszystkie inne regulacje, regulaminy, programy, projekty, jak również możliwość sięgania i pozyskania środków zewnętrznych jest oparta, więc ta procedura, która pozwoli też na szeroką konsultację tego dokumentu z mieszkańcami. To są takie najważniejsze tematy.